Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak przełożyć agresywnego ptasznika. A więc zaczynamy. A więc, jak wiecie po tytule filmu, dzisiaj będę zmieniać wystrój w terrarium Ptanopeus z Irminia. A to dlatego, że torf już jest bardzo stary, no i również trzeba wymienić tubę, ponieważ po prostu wydaje mi się, że ta tuba w środku spleśniała czy coś, no bo ta Irminia w ogóle z niej ostatnio nie korzysta. Dlatego trzeba jej dać nową tubę. A, no i od razu ją tam zabezpieczyłam, żeby nie weszła do środka. A sama Irminia jest tutaj. No i trzeba będzie ją teraz złapać i wymienić torf w terrarium. Ale najpierw trzeba zabezpieczyć tam z tyłu, żeby przez przypadek ona się nie wcisnęła tutaj, ponieważ to byłby bardzo ogromny problem. Dobra, teraz Irminia nam nie ucieknie. No to pora ją złapać. Jest to dosyć agresywny gatunek ptasznika, więc będzie to kłopotliwe, no ale trzeba to trzeba. O, jak się już stawia. O, ugryzła. Jaka wściekła. O, widzicie? Helicery od razu gotowe, żeby je wbić. No jak tu ją złapać? No i niestety, jak na razie nadal nie udało się jej wydobyć z terrarium. Ciągle się wścieka i stawia. I trzeba uważać, żeby po prostu nie ugryzła. Co prawda jad ma bardzo słaby, ale jednak takie ugryzienie nie byłoby miłe, ponieważ helicery są ogromne. No i nie wiem, próbujemy dalej. No i Irminia złapana. Udało się ją wyjąć. Teraz ona nie wie, co się dzieje, dlatego tak spokojnie stoi. Ale też trzeba uważać, ponieważ w każdej chwili może wystrzelić. No to terrarium już jest wyczyszczone. No i włożyłam tutaj nowy torf z vermiculitem. No to teraz pora dać resztę elementów. I terrarium gotowe. Można wpuszczać Irminię. O, jaka zła. O, widzicie? Jak się stawia.
No i jak możecie zobaczyć, Irminia już jest w swoim nowym terrarium. Nadal jest bardzo wściekła, ponieważ po prostu nie ma tutaj nic, co znała, bo niestety wszystkie elementy musiała wymienić na nowe. Ale na pewno zbuduje sobie nowe gniazdo i znowu będzie miała porządnie. Jeśli film się podobał, to chciałbym, żebyście subskrybujcie kanał i czasem dziękuję, to tyle.